To zielonogórski komin słoneczny. Składa się ze szklanej kopuły, dwóch płyt kolektora i komina. W środku pod płytami kolektora znajdują się kule, w których zamknięte są tak zwane materiały PCM, czyli związki organiczne i nieorganiczne, na przykład woski lub estry. Wszystkie przy zmianie temperatury zmieniają swoją postać z ciekłej na stałą. Jak w takim razie działa komin? Przepływające przez niego powietrze jest ogrzewane przez kolektor, później ogrzewa ono kule. W momencie dostarczania dużej ilości energii, czyli wtedy, kiedy będzie świeciło słońce, powietrze ogrzeje nam ten materiał PCM, który jest zamontowany w kulach. Dojdzie do tego, że on się roztopi. W momencie takim, kiedy dochodzi do procesu topnienia, to materiał PCM akumuluje duże ilości energii. A kiedy jest pochmurno, ta skumulowana energia, czyli po prostu ciepło, oddawane jest z krzepnącego materiału. Kluczową rolę w polskich warunkach odgrywa także kopuła, którą osłonięty jest komin. Podobnie jak materiały zamknięte w kuli, to innowacja wprowadzona przez zielonogórskich naukowców. Kopuła tworzy warunki przypominające szklarnie. Efekt szklarniowy, czyli wykorzystanie dodatkowej przegrody, takiej właśnie, która jest, na którą pada promieniowanie słoneczne, powoduje, to promieniowanie słoneczne jest tak jakby uwięzione, wielokrotnie odbija się od tej kopuły i od, no, pochłaniane jest przez płytę górną kolektora. No i dzięki temu wzmacniamy ten efekt. Co ważne, jest przy panujących u nas warunkach atmosferycznych, czyli częstym zachmurzeniu. Jesteśmy w stanie uzyskać całą, powiedzmy sobie, stałe podgrzewanie tego powietrza, które będzie przepływało przez kolektor, a tym samym wpływało do komina słonecznego, no i może być wykorzystane na przykład w wentylacji. Kominy słoneczne znane są nie od dziś. To źródło zielonej energii. Zdaniem zielonogórskich naukowców taki komin mógłby nawet zasilać dom jednorodzinny, ale musiałby być znacznie wyższy. Natalia Grygianiec-Krysik, Informacje Lubuskie.